rzeźnik. Pan Lubojacki robił kiełbasy prawdziwe, choć może nie tak piękne i nieurodziwe, bo tradycja masarska w Polsce od prawieków wywarła silne piętno na każdym człowieku. I nie tylko smakowo, ale literacko. W średniowieczu komunie, ale i sarmacko. Nazwy mięs oraz wędlin to poezja czysta, którą zaakceptują tekstyl i nudysta. Bo przyznacie, że ilość nazw tutaj powala. Schab polarny, schab retro, polędwica drwala, szynka bielska i bracka, i szynka z Podlady, tradycyjna zrazówka, wędzonka z szuflady, ogonówka, schab z liściem i boczek wędzony, bukowym dymem także jest schab okopcony, filetówka spod strzechy i krakowska sucha, żywiecka, szkolna, piwna i bałtycka krucha, salceson, włoski, polski oraz świńska głowa, kaszanka i krupnioki, metka cebulowa, podwawelska i śląska, wiśniowa, senacka, piknikowa, cielęca, schabówka i bracka, kamanoszy. Wieprzowe, swojska dwumetrowa, kiełbasa podhalańska i biała, surowa. Puenta zatem tu będzie, więc panowie, panie, aż dziwne, że na świecie są wegetarianie.